Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją produktu z firmy, która wcześniej była dostępna w aptece, a teraz także pojawiła się w Rossmanie oraz w drogeriach Hebe. Mam tu na myśli produkty firmy Himalaya. Ja stałam się szczęśliwą posiadaczką pasty firmy Himalaya. Jest to pasta, która ma nam zapewnić mocne zęby, świeży oddech, a także przeciwdziałać krwawieniu dziąseł. Ja tę pastę dostałam, wymieniając punkty w aptece na produkty i właśnie zdecydowałam się na pastę, która miała przeciwdziałać paradontozie, ponieważ moim problemem przy myciu zębów jest krwawienie dziąseł. Mój dentysta powiedział, że nie jest to jeszcze paradontoza. Niemniej jednak poleca mi kupić pastę przeciw paradontozie i myć nią zęby dwa razy dziennie, raz w tygodniu. Czyli tak jak normalnie myli się zęby dwa razy dziennie, z tym, że właśnie raz w tygodniu. I ja kupiłam tę oto pastę. Pasta Himalaya zawiera 100% składników aktywnych, jest określana mianem ajurwedyjskiej pasty do zębów z naturalnym fluorem, w 100% wegetariańska, nie była testowana na zwierzętach. Tu znowu mamy powtórzone, że jest to produkt ajurwedyjski, oparty generalnie na składnikach naturalnych. I ja pod filmikiem zamieszczę skład tej pasty, bo teraz nie będę go przytaczać. Co ja mogę powiedzieć o tej paście? Przede wszystkim pięknie pachnie. Nie ma zbyt ciekawego koloru. Mam nadzieję, że to będzie widać, bo to jest taki szaro-szaro-bury. Ale pachnie tak fajnie ziołowo, a jednocześnie miętowe i naprawdę na długo odświeża oddech. Jeżeli używałyście kiedykolwiek past takich ziołowych, typowo przeciw paradontozie, to wiecie, że one mają super zapach ziołowy, przynajmniej ja taki bardzo lubię. Niestety na długo nie odświeżają oddechu, a ta ma w sobie chyba jakieś składniki pochodzenia miętowego, bądź zapach miętowy, czy też olejek miętowy, jeśli to jest coś naturalnego. I dzięki temu ona po prostu jest, zapewnia nam takie długie uczucie świeżości. Jest bardzo wydajna, ponieważ jej dosyć długo używam, tak raz w tygodniu, regularnie. I jest naprawdę, naprawdę skuteczna. Ponieważ odkąd używam tej pasty regularnie, mój problem z krwawieniem dziąseł praktycznie zniknął. Od czasu do czasu, kiedy biorę nową szczoteczkę do zębów, to wtedy jeszcze pojawi się ten problem, ale naprawdę super ta pasta działa. Jeżeli Wy macie taki problem z krwawieniem dziąseł, to ja właśnie polecam Wam tę pastę. Postanowiłam zrobić filmik o tej firmie, ponieważ widziałam, że niespecjalnie są jakieś wiadomości o nim na YouTubie i pomyślałam, że skoro mam już tę pastę, to przyjdę do Was z taką krótką informacją o niej. Ale wiem też, że firma Himalaya nie tylko produkuje pasty, ale również produkty do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji ciała, kremy do twarzy, kremy do stóp, kremy do rąk, balsamy do pomadki do ust, balsamy do ust i wiele, wiele innych. I myślę sobie, że skoro ta pasta się tak fajnie sprawdza, to może warto także inne produkty wypróbować. I ja myślę, że wypróbuję inne produkty i do tego też Was zachęcam. Ale jeszcze wracając do pasty. Nie wiem, czy osoby, które mają stwierdzoną paradontozę, czy u nich ta pasta będzie tak działała jak u mnie. No bo niestety nie jestem lekarzem, dentystą i nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Ale jeżeli Wasz dentysta powiedział, że nie, nie macie paradontozy, a borykacie się z problemem, to naprawdę bardzo serdecznie polecam tę pastę. Super się pieni. Ma świetne działanie, jest naturalna, na długo odświeża oddech, ma, no,
dzięki temu, że odświeża oddech, ale jest też bardzo fajna w smaku. Także jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tej pasty, to serdecznie polecam. Jej cena nie jest wysoka, moim zdaniem, ponieważ ona jest w cenie takiej jak normalne pasty przeciw paradontozie, czyli jak patrzyłam w internecie, 11,90. Wiem, że za tyle była dostępna w aptece i myślę, że za tyle jest dostępna również w drogeriach. Także myślę, że ta cena za tak naprawdę bardzo dobrą pastę nie jest specjalnie wygórowna. Na zakończenie jeszcze chciałabym powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo serdecznie tę pastę polecam. Wiem, że być może się powtarzam, ale ja jestem nią zachwycona i każdemu, kogo spotkam, to polecam tę pastę. I jeżeli słyszę, że ktoś mówi: a wiesz, ja mam taki problem z krwawieniem dziąseł, no zmieniłem szczoteczkę na miękką, to mówię: słuchaj, super, a idź teraz do apteki, idź do Rossmanna, idź do Hebe i kup właśnie tę pastę z firmy Himalaya. Także jeśli wy borykacie się z takim problemem, czy lubicie pasty, no na przykład pomówię o krwawieniu dziąseł, ale jeżeli lubicie pasty ziołowe, a macie ten problem, że inne nie odświeżają dług oddechu, to naprawdę te serdecznie polecam. Jeszcze raz wam ją pokażę. Tutaj pokażę skład, może będzie widać. I ta pasta to jest 100 gram, ale bardzo fajnie ją kupić w takim jakby podwójnym opakowaniu. 100 gram plus 50 gram, bo te 50 gram mam w takiej małej tubce. Małej, po prostu takiej cieniutkiej. Ona jest pełnowymiarowa, jeśli chodzi o długość, natomiast jest taka cieniusieńka. I myślę, że to jest też fajne rozwiązanie, jak gdzieś wyjeżdżamy. Nie musimy ze sobą brać normalnej pasty i tej pasty jako drugiej, żeby tam myć nią zęby raz w tygodniu, a wystarczy nam tylko zabranie tej malutkiej pasty. Także mam nadzieję, że ten filmik się okaże przydatny, że być może udało mi się wstrzelić w wasze myśli, bo zastanawialiście się, czy warto wypróbować produkty tej firmy. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo serdecznie je polecam, zwłaszcza pastę, ale myślę, że jeśli pasta jest dobra, to i inne produkty również. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że filmik jest przydatny i to chyba tyle. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Mua.